Co przygotowałeś? Przygotowałem rybę orzeł morski z gołąbkami, z kaszą pęczak i kurkami. Tak. I do tego przygotowałem sos na wywarze z ryby, pomidorowy z dodatkiem czosnku i masełka. Jak to dobrze wygląda. To jest piękne. Mam nadzieję, że tak samo smakuje, jak wygląda. No cóż, ryba jest pyszna, sos pyszny, gołąbki kompletnie nie są gołąbkami. One po prostu nazywać je należy wsypki albo sakiewki. Cała kasza się po prostu sypie. Podniosła, że się tam coś z tego gołąbka wysypuje, to nie wiem, czy dobrze zauważyłem, ale chyba się stamtąd nic nie wysypało. Masz ładne buty. Dziękuję bardzo. Proszę. Wow, pani ma przepiękne. Ja nie mam ładnych, mam przepiękne. Przepiękne, zgadza się. Czyli top model jednak. Tak. Absolutnie. Dziękuję. Dziękujemy. Jest się z czego cieszyć dzisiaj. Jest. Grzesiu, zapraszam cię z rybą. Rybkę zapiekłem w piekarniku. Przygotowałem do niej takie pire, jabłko, seler naciowy, też taką sałatkę na bazie kapusty, a zobaczymy, co oni na to. On po prostu jadł, zniknął cały talerz. Niedobry. Stefini. Ale musiałem się upewnić do końca. Czy na pewno? Grzeszu, pierwszy raz. To mam nadzieję dla ciebie, że to nie ostatnia, bo to jest bomba. Poklaszczemy trochę? Jezus, dziękuję bardzo. Chciało mi się tańczyć, tak. Jak pewnie byłoby muzyka, to bym zaczął tam tańczyć. Ja cię bardzo proszę o jedną rzecz. Nie zmniejszaj nosa. Nie. Niech on zostanie taki duży, bo to... Dlaczego? Nie, to jest mój znak rozpoznawczy. Ma takie wyczucie smaku bo przez tego tak. Nosa. Mój tatuś tak miał, mój dziadziuś tak miał, pradziadziuś tak miał i mam i ja. To ja też czuję ten smak. Gdzie pan Michel był w 83? Dlaczego? Ja się wtedy wróciłem. Ale język mam też długi. Jak mi kapnęło sos na brwi, to sobie zlizałem. Za żarnica gratuluję, za nosa gratuluję, za wszystko. Jeszcze raz dziękuję. Bardzo ciao. Proszę, mogę wyjść pod ponami? Dzięki. Super.